Chciałeś jeszcze powiedzieć? Ja na słomkę można dać, słomkę podawać. Kombinujemy z Nokiem, bo mamy taki mikrofon, który generalnie lepiej działa, jak się go da bliżej ust. Mam nadzieję, że będzie dobrze działał. Hej kochani, witajcie w kolejnym vlogu, we vlogu, w którym odpowiadamy na pytania, które zostawialiście tym razem na Instagramie. Bo na YouTubie odpowiadamy na bieżąco, natomiast żeby nie było, że zapomnieliśmy. Bardzo ciekawe pytania. Nie wiem, czy je przeglądałeś? Ja odpowiadam spontanicznie na podanie. A, okej, okay, dobra. Zrobiłam screeny pytań, których jeszcze nie było, które są ciekawe, fajne do odpowiedzenia. Pierwsze pytanie, czy Zuzia będzie miała swoje auto? Kiedyś będzie miała. Będzie. W Ameryce każdy ma auto, więc na pewno będzie kiedyś będzie miała, ale dużo ludzi, na przykład, którzy tutaj mieszkają w Stanach, to się dziwi, że Zuzia jeszcze nie ma, bo dużo licealistów po prostu ma auto. Mamy dwa auta, więc jest niepotrzebne trzecie auto. Tym bardziej, że Zuzia mieszka daleko od domu, gdzie nie może mieć nawet auta, bo tam uczniowie nie mogą mieć auta. Jak skończy tą szkołę, będzie chodziła na studia, które są też tutaj 15 minut od domu. I na pierwszym roku i tak będzie musiała mieszkać w akademiku. Pomimo tego, że jest tak blisko domu, to i tak będzie musiała mieszkać w akademiku. Więc jak będzie miała auto, to albo będzie pod koniec pierwszego roku studiów, jak będzie na przykład miała pracę jakąś, albo na drugim roku studiów już wtedy. Pamiętajcie, że auto kupić nie jest trudno. Auto trzeba utrzymać. Trzeba zapłacić ubezpieczenie, trzeba zrobić przegląd, trzeba zmieniać olej, czasami się psuje, trzeba do niego lać paliwo, więc... I trzeba go jeszcze gdzie trzymać. Więc sam zakup samochodu to nie jest największy problem. Problem jest cała reszta wokół, więc jeżeli można tych kosztów uniknąć, nie wiem, korzystać z komunikacji miejskiej albo... My mamy dwa samochody elektryczne, więc jest ok, my jesteśmy w stanie Zuzię wozić gdziekolwiek trzeba, natomiast... Zuzia bierze auto już sama, no, gdzieś tam jak chce jazdy, jak to pojechać. Może jechać. Czy opowiem coś więcej o zegarku Sebastiana? Jak wam się sprawdził na wakacjach? To ja wejdę tutaj. To Sebastian ma iWatcha, model SE, o SE po polsku chyba by było, z funkcją dzwonienia. I generalnie bardzo fajny telefon, natomiast nie wszędzie... Zegarek, telefon, tak. Nie wszędzie jest zasięg niestety telefonu, więc... Nie zawsze jest jednak pod kontaktem, więc, ale przynajmniej go widzimy, więc tyle widać go, gdzie on jest. Tak, ja mam w telefonie, Tomek ma w telefonie taką aplikację, którą Find Me, gdzie te sprzęty są połączone i możemy odnaleźć. No, ale nie zawsze niestety działa, ale... Jest to jakieś zabezpieczenie jest, i na pewno czujemy się. Koszt tego miesięczny jest $7 takiego abonamentu. To jest jakby abonament telefoniczny, tylko na zegarek. I Sebastian ma jakby 3 numery, pod które może zadzwonić, tak? Tak, tak. Mógłby pod więcej, tylko w zależności ile tych numerów mu udostępnimy. Ale może też wysyłać teksty, SMS. Ostatnio był na korcie i skończyli wcześniej, więc wysłał mi SMS-a, czy mogę po niego przyjechać. Więc jest to na pewno usprawnienie. Natomiast nie zawsze to działa w 100%, bo nie wszędzie jest tutaj zasięg. Jest. Szczególnie my tu mieszkamy w takim trochę zagłębieniu na ulicy, ale się sprawdza. Generalnie fajna rzecz. Czy dużo zmieniło się w Polsce od ostatniej waszej wizyty? Zacznę od tego, że przedostatnia wizyta była 5 lat temu, a 5 lat temu i 3 lata temu. I teraz. Więc w takich odstępach byliśmy w Polsce. Dla mnie duża zmiana. 3 lata, a niesamowita zmiana. Nie wiem czemu. Teraz niż 3 lata temu. Okej, okay. To ja miałam większe 3 lata temu. Że teraz już wiedziałam, jak będzie. Nie. I był mniejszy jakby. Mam dziwo. Dla mnie było bardzo, bardzo fajnie w tym roku. Nie? O, tak. W sensie miałem wrażenie, że kraj się mentalnie posunął niesamowicie do przodu. Ludzie byli bardziej uśmiechnięci. Może to śmieszne z was, ale to z mojego punktu widzenia wam mówię. I ludzie byli zrelaksowani i mimo, że nie wiem, że no wiadomo, że to nie zawsze wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli, ale miałem wrażenie, że wszyscy byli bardziej pozytywni. Już nie mówię o miastach, bo to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, jak miasta w Polsce wyglądają, jak kiedyś wyglądały na zachodzie. Więc nie mamy naprawdę się czego wstydzić. Wygląda super wszystko. Każdy dzień spędzałem tam z przyjemnością. No, ja tylko dodam, że
tak jakby czułam się, że wracam do domu i taka ta tęsknota za tym życiem sprawiła, że mogłabym zostać. W ogóle dużo mam ostatnio przemyśleń, ale też było dużo pytań, do których jeszcze dojdziemy na ten temat, bo kiedyś coś powiedziałam na Instagramie i dostałam duży, duży taki odzew na to, co wtedy powiedziałam. Czy Zuzia zdecyduje się na uniwersytet w Europie? Chcesz powiedzieć, czy ja mam powiedzieć? Nie. Zdecydowała się na studiowanie tutaj w Stanach Zjednoczonych. W mieście, gdzie mieszkam, jest ogromny uniwersytet, bardzo, bardzo prestiżowy, popularny i ma do niego dostęp w zasadzie na miejscu, więc kierunek, który wybrała, jest tutaj bardzo dobrze rozwinięty i jest świetne, świetne tutaj zaplecze dla niej, więc tak, taką podjęła decyzję. Przed pójściem do tego liceum, w którym jest teraz, do którego się dostała, bo do niego trzeba się dostać, myślała o studiowaniu w Europie, bo myślała o nie tylko Polsce, ale myślała tam o Irlandii, o skandynawskich krajach. Natomiast kończąc te liceum, które teraz będzie kończyła w tym roku szkolnym, miała do wyboru 16 uczelni w Karolinie Północnej, które mają podpisany kontrakt, umowę z tą uczelnią. Dlatego mogła wybrać jedną z 16 szkół, która musi przyjąć Zuzię na pełne stypendium naukowe. W Karolinie Północnej szkolnictwo wyższe jest świetnie rozwinięte, są bardzo dobre uniwersytety. Więc nie ma potrzeby po prostu szukania czegoś innego. Jakby zdecydowała na coś innego, to by było, ale naprawdę tutaj szkolnictwo stoi na wysokim poziomie, te wyższe. Jak się przemóc jeździć samochodem, gdy stres przed tym jest ogromny? Praktyka czyni mistrza. Nie ma innej opcji. Przemóc jak z każdym stresem. Po prostu musisz w to wejść i go przełamiesz go prędzej czy później. Bo zaczyna ci się wyrabiać pamięć mięśniowa. I to, co było stresem, okazuje się, już nie jest stresem. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Trening, no i ze wszystkim, co jest nowe. Trening. I jazda autem jest takim samym treningiem. Jeżeli się boicie jeździć autem, to najlepiej zacząć sobie też od takich mniejszych dróg. Albo czasu, w którym jest mniejszy ruch. No, coś musicie wymyśleć, ale żeby nie wpadać w takie największe natężenie i... Nie ma innej opcji, trening. Aniu, co miałaś na myśli, mówiąc na Instagramie, że masz ochotę zmienić swoje życie? Ja tutaj mam parę takich pytań właśnie podobnych. Ja kiedyś to powiedziałam właśnie w takim, jak przylecieliśmy z Polski, to od jakiegoś czasu chodzi mi taka myśl po głowie, że chciałabym żyć bardziej minimalistycznie, żeby pozbyć się po prostu wszystkiego i przenieść się do jakiegoś malutkiego domku gdzieś w jakieś zaciszne miejsce. Ale myślę, że jeszcze trochę czasu upłynie, zanim się tak stanie. Do tego będę dążyć, żeby tak było, żeby było spokojnie, żeby był mały domek z ogródkiem, swoje warzywa. Było pytanie o ten, kiedy film o trawie i o Tesli? Nigdy. Nie ma zainteresowania ze strony tutaj zarządzających. A? Na temat trawy? Ty musisz zrobić film, ja mogę opowiadać. Ale... Dobrze. Gdybyś mógł spotkać się i wypić kawę z jakąkolwiek sławną osobą, kto by to był? Nie mam takiej potrzeby. Przyznam szczerze. Nigdy o tym nie myślałem, więc nie mam na ten temat zdania. Ja miałam podobne, właśnie mówię, matko, kto by to mógł być? Myślałam nad tym pytaniem, mówię, kurczę, nie ma kogoś takiego. Nie ma jakiejś takiej jednej osoby, z którą chciałabym wybrać się na kawę i... Nie wiem. Szybciej bym się z rodzeństwem chciał spotkać na kawie niż z kimś sławnym. Pozdrawiam rodzeństwo. O, Agata pisze, jak wrażenia po spotkaniu? Pozdrawiamy Agata i córka Wiktoria. Pozdrawiam Was, dziewczyny. To było pierwsze spotkanie z widzami. Przed było trochę stresu, to taki właśnie lęk przed nieznanym, ale fajnie było potem, jak zobaczyłam każdą dziewczynę, poznałam, to tak fajnie było, tak jakbyśmy się znały już długo. Fajne miejsce, w ogóle fajne warsztaty. No. Właśnie w pałacu w Baranowicach. Polecam. No, szczęka mi opadła. To jest nawiązując do waszego pytania, co się zmieniło. To naprawdę pieniądze Unii
pomogły odrestaurować i odnowić rzeczy, które ja tylko pamiętam jako ruiny i nie wiem, wtłoczyć w to życie i w życie miasta. Niesamowite, niesamowite są. Są odpowiednie fundusze i też pomysł na to, co z tym zrobić. Jak to niesamowicie pomaga na zmianie wizerunku kraju i miasta, w którym mieszkamy. Super, naprawdę super. Mam pytanie. Czy dobrze czuję się w swoim ciele? I co zrobić, żeby być szczęśliwym w życiu? Trudne pytania. Nie. Czy ja się dobrze czuję w swoim ciele, aczkolwiek widzę, że się zmienia też z wiekiem. Trudniej jest... Na lepsze. Trudniej jest utrzymać. Szczególnie jak przekroczyłam 40 rok życia, to trudniej jest utrzymać figurę. Waga nawet jest ta sama cały czas. Ale figurę. Dziewczyny, jak jesteście przed 40, czy w ogóle młode jesteście jeszcze, to utrzymujcie tę samą wagę przez całe życie. Starajcie się. Bo potem najgorsze jest takie chudnięcie w wieku po 45-50 roku życia, bo ta skóra wtedy już się tak nie zepnie. Więc lepiej utrzymywać tę wagę przez całe życie taką samą. No, a ja wracam do ćwiczeń za niedługo, także będę się czuła coraz lepiej. A jak być szczęśliwym w życiu? Czy jest na to jakiś zdrowy... Tak. Jakaś jedna metoda? Chyba nie. Nie ma. Trudny temat. Myślę, że trzeba się nauczyć też cieszyć wszystkim tym, co mamy. To zacząć od tego. I dostrzegać te rzeczy, które mamy. Że mamy zdrowie, dopóki je mamy. Że mamy bliskich, że nie jesteśmy sami. Cieszyć się z wszystkiego, co nas otacza, co do nas przychodzi. Nie dążyć cały czas do czegoś więcej, albo nie zazdrościć innym. No, to jest dobrze. Dzień dobry, może jakiś fajny przepis z Grecji albo z Włoch dla inspiracji. Oh my gosh. Ale w ogóle po wakacjach to już nie wiem, ile razy ja gotowałam po grecku te. No. Robiliśmy takie weekend wieczorki. Też było. Dwa razy ze znajomymi i raz teraz z rodzinką, jak Zuzi chłopak był, nie? To w ogóle był stresik, bo on wychowany na greckim jedzeniu, a ja robiłam właśnie grecki. Chyba mu smakowało. Oj, smakowało. Tych szaszłyków chyba z 5 zjadł. No, wcinał. Chyba było wszystko dobrze. Czy rozważamy życie w Europie? I było sporo też takich pytań i o powrót do Polski i życie w Europie. Dobrze, tak, że jest pytanie. Ja wracam do Europy. Ja na pewno też. Na pewno tutaj nie zostaniemy i na pewno wracamy. Kiedy? Jeszcze nie wiemy. Szczególnie jak lecimy do Europy i odwiedzamy czy Polskę, czy właśnie Grecję, czy Włochy, tak jak w tym roku. To jest takie, to jest nasze miejsce. Jak wyglądają, o Tomek może to oceni, relacje dziewczyn po wyprowadzce Zuzi? Chyba się poprawiły. Są bardziej partnerskie, koleżeńskie, przyjacielskie. Dziewczyny rozmawiają normalnie. Po angielsku niestety, co jest dziwne, ale chyba jest im łatwiej wysłuchać. Różnie było. Natomiast poprawiły się znacznie. Znacznie. Wydaje mi się, że to też jest kwestia wieku. No, wiek już też. Że też dorosły mają inne tematy, wspólne tematy, że te granice się powoli też zacierają. Są ile? Trzy lata różnicy jest między dziewczynami. Co wybrałbyś? Stanley Cup, Taylor Swift czy Harry Styles? Harry Styles. Stanley Cup. A ja Harry Styles. Tak. A jak mnie nie było, to używałeś mojego kubka cały czas. To jest bardzo dobre. Tak? I ile kosztował Was wyjazd do Włoch? Pięknie tam, pozdrawiam. Oj, pięknie było. W ogóle teraz mi się wydawało, że jestem w Austrii. W tych Włoszech, jak byliśmy. Granica ruchoma tam była. Ile kosztował? Ojejku, z Włochami to było bardzo różnie, bo Włochy, jak patrzyłam, jak szukałam noclegu, to dosyć drogo wychodziły w tym roku. O wiele drożej niż Grecja na przykład. Ale udało mi się znaleźć ten apartament, w którym byliśmy, w ogóle był w super cenie. Po prostu odpowiedz na pytanie, bo... Okej, apartament zapłaciłam jakieś 1200, niecałe 1300 dolarów na nas wszystkich. Na ile tam nocy było? 6 nocy? Nie pamiętam. Chyba 6 nocy. Wypożyczenie auta. Auta wypożyczaliśmy jeszcze tutaj. Ile auta zapłaciliśmy? No jakbyśmy nie brali ubezpieczenia, to by wyszło dosyć tanio. Może by wyszło 300 dolarów. Mhm. A z ubezpieczeniem? Chyba 600 wyszło. 600 za dwa auta. Mhm. Za dwa auta. 600, tylko mamy... Mamy jakąś kartę kredytową, gdzie mamy zniżki. Już samolot jeszcze, nie? A, samolot właśnie, ojejku.
To był żal nie skorzystać, bo te samoloty były, przeloty były bardzo tanie. Kosztowały w granicach 70-80 dolarów za osobę. No, także to było tanie. Do Grecji były podobne ceny. Wydaje mi się, że chyba koło niecałe 100 dolarów. Na pewno wszystko było, wszystkie loty były poniżej 100 dolarów za osobę. Czy rodzina z Polski przyjedzie do Was? To może powiedz o Twojej rodzinie, czy Twoja rodzina do nas w końcu przyjedzie? No, jak wyjadę, to przyleci. A moi rodzice przylatują w kwietniu. No. A Tomek ma dwóch braci i siostrę, którzy nas jeszcze nie odwiedzili. Zapraszamy od wielu lat. Jak nas oglądają, to czekamy. Czy Hania szykuje się do prawka? Oj, ona tak się szykuje, już by chciała. Mentalnie tak. Już próbowała parę razy, ale musi iść na... Mentalnie tak, ale musi się zapisać. Ma to w szkole do zapisania się na jakiś taki kurs. Jak sobie o to zadba, to będzie miała. No, skończyła Hania 15 lat, więc... Ale już tam myśli o tym, coś o tym wspominała. Chce jeździć o tym, no. Zobaczymy, czy jej się to uda. No. My jej nic nie pomagamy, ona musi się sama zorganizować. Hania powiedziała, że jak krzyknę przy niej w aucie, jak będzie prowadzić, to będę musiała wyjść z auta. Tak mówię, przygotowuję się mentalnie. Chyba, że nie jest gotowa. O! Po jakich kierunkach studiów najłatwiej znaleźć pracę w Stanach? Tutaj. Mówmy o Karolinie Północnej z tego, co się znamy. Informatyka i wszelaka inżynieria. Mhm. Najłatwiej myślę. To są specjalistyczne zawody, a specjalistów tutaj jest zawsze mało. Tu się zawsze znajdzie pracę. Czym bardziej jesteście wyspecjalizowani w czymś, tym prościej. Farmaceutyka też super, czy inżynieria farmaceutyczna, biochemika, informatyka każda, łącznie z grafiką, programowaniem, nie wiem, obsługą stron. Jak popatrzymy na przykład na znajomych Polaków, generalnie Polaków tutaj, w większości to jednak informatyce. Chyba skończyliśmy Instagram. Nice. Czy chciałeś coś jeszcze dodać od siebie? Nie. Jak widzicie, jestem bardzo wygadany. Czyli jak macie jakieś pytania do Tomka, to zadawać, odpowiem. To koniecznie zadawajcie, odpowiemy w kolejnych vlogach. Kolejny challenge na naszą rocznicę, Tomek, ślubu. Ja mam dość challenge na razie. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak jak mówię, macie pytania, zadawajcie w komentarzach, będziemy odpowiadać w najbliższym czasie, ale to muszą być pytania takie, których jeszcze nie było. Są Q&A, jest playlista z Q&A, więc jak... Ale gdzie jest ta playlista z Q&A? Jak ja Cię pierwszy raz oglądam, to bym nie wiedział. Na kanale YouTube jest zakładka playlisty. No to i tam są właśnie pytania, odpowiedzi, Q&A, więc tam Was zapraszamy na te stare. Także serdecznie pozdrawiamy, dzięki za dzisiaj i widzimy się w kolejnym vlogu. Pa! Wow.